Witaj. Dzień dobry. Witam Cię w przeddzień Wielkiej Nocy, Wielka Sobota. Jutro Wielkie Święto. Wielkie Święto chrześcijan, Święto Zmartwychwstania. Również w tym okresie przypada prasłowiańskie Święto Zmartwychwstania Przyrody. Święto, ale święto w cieniu koronawirusa. Chciałbym o tym z Tobą porozmawiać. Święto Zmartwychwstania. Mało kto zwraca na to uwagę, że żeby zmartwychwstać, trzeba najpierw umrzeć. Ale z drugiej strony, wielu z nas nie żyje. Wielu z nas jest martwych. To, że chodzisz po ulicy, jesz, pracujesz, śmiejesz się, to nie znaczy, że żyjesz. To nie jest życie w pełni, to nie jest prawdziwe życie i dotyczy to bardzo wielu osób. W zasadzie jesteśmy martwi. I powinniśmy zmartwychwstać. I tu wkraczamy w temat koronawirusa. Wiele osób grzmi, że jest to jakaś kara Boża. Inni mówią, że zemsta przyrody, a może potraktować to zupełnie inaczej. Może potraktujmy to jako szansę. Szansę dla ludzkości, szansę dla człowieka jako gatunku. Ta epidemia, to wszystko, co się dzieje na świecie, owszem, jest tragiczne. Dla wielu osób to jest śmierć bliskich, strach, przerażenie. Ale porozmawiajmy o tym jako o wydarzeniu, które dotyka cały gatunek ludzki. Czy to nie jest taki kopniak, który zmusza nas do zastanowienia się nad tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy, jakie są nasze cele, dokąd to wszystko zmierza? Czy postępujemy właściwie? Czy mamy właściwe priorytety? I czy naprawdę żyjemy? Czy powinniśmy właśnie zmartwychwstać? Po poprzednim moim filmie jedna, że tak powiem, oglądaczek napisała, że ta epidemia zmusiła ją poniekąd do weryfikacji swoich znajomości. Że dopiero podczas ataku koronawirusa zrozumiała, kto jest jej prawdziwym przyjacielem, a kto szmatławcem. Zrozumiała, że wiele rzeczy, na które przedtem zwracała uwagę, są w zasadzie nieistotne. Zaczęła zwracać uwagę na rzeczy, które są naprawdę tego warte. Według mnie ona zmartwychwstała. Zaczęła naprawdę żyć. Wiele osób przez to przejdzie. Dla wielu osób ta epidemia, wbrew temu, co się dzieje, będzie wydarzeniem może nie tyle szczęśliwym, co mocno znaczącym dla ich życia. To będzie ten czas, kiedy powrócą do życia. Zachęcałem Cię na poprzednim też filmie do zbadania, przewartościowania swoich priorytetów. Czy naprawdę to, że wicehrabia Górnego Konga ma romans z japońską aktorką, jest dla Ciebie istotne? Czy naprawdę ważne jest to, w jakim hotelu zatrzymał się książę Pernambuco podczas podróży po Stanach Zjednoczonych? Czy Ciebie to naprawdę interesuje? Czy to jest warte Twojej uwagi? Po co tracisz czas? Po co tracisz swoją energię na rzeczy, które są zupełnie nieistotne? Zastanów się, czy... Dlaczego? Nie czy, tylko dlaczego? Dlaczego chcesz ten nowszy model samochodu? Czy naprawdę dlatego, że jest wygodniejszy i będzie Ci się łatwiej nim poruszać,
Czy twoje życie przez to się zmieni, czy chcesz komuś zaimponować? Ludzie, którym możesz zaimponować najnowszym modelem samochodu czy telefonu, nie są warci twojej uwagi, nie są warci tego wysiłku, który wkładasz, żeby im zaimponować. Powinno się imponować czymś innym. Zobaczymy, jeden z polityków, oczywiście nie wspomnę z jakiego ugrupowania, nie wspomnę nazwiska, nikogo tu nie chcę promować, polityk, który jest z wykształcenia lekarzem. W tym momencie zarzucił politykę, oddał się do dyspozycji najbliższego szpitala bez żadnych warunków. Nie chciał kierować tym szpitalem, chciał po prostu pomóc. Poszedł i powiedział, że nie wyjdzie stamtąd, dokąd ostatni zarażony pacjent tego szpitala nie opuści. Tym naprawdę można zaimponować. Nie wiem, jaki on ma samochód. Nie wiem, ile miesięcznie zarabia. Nie wiem, w jakiej firmy garniturach chodzi, ani jaki ma zegarek. Ale wiem, że jest fantastycznym człowiekiem. Zaimponował mi. W tym czasie, który został nam nie zesłany jako kara, tylko podarowany jako mocny i bolesny kopniak, ale kopniak, który zmusza nas do przewartościowania swojego życia. Teraz jest właśnie czas, który pomoże ci się zmienić. Staraj się spojrzeć świeżo. Świeżo spojrzeć na swoje życie, na otaczający świat. Spojrzeć troszeczkę jakby z boku. Niech to, co się dzieje, pomoże ci odnaleźć prawdziwe wartości. Odnaleźć przede wszystkim siebie. Sięgnij, może masz trochę więcej czasu, może jesteś na kwarantannie, może pracujesz z domu, może masz wymuszoną przerwę w pracy. Masz czas, żeby naprawdę zanurzyć się w głąb siebie. Popatrzeć, czego chcesz naprawdę, a jeżeli czegoś chcesz, to dlaczego tego chcesz? Co to ma dać? Tak jak już mówiłem, czy to, do czego dążysz, jest warte twojego wysiłku, twojej pracy włożonej w to dążenie? Jest teraz wiele momentów, w których możesz też wykazać się pomocą. Mówiłem ci już o tym lekarzu. Powiem ci jeszcze jedną historię. Na pewnym osiedlu jest grupa chłopaczków takich, wiesz, takich, którzy siedzą pod blokiem, w zasadzie nic nie robią. I kilka starszych pań. Zawsze śmiali się z tych starszych pań, czasem nawet im dokuczali. W tej chwili robią zakupy, stawiają im pod drzwiami. Odkryli, że te starsze panie są całkiem sympatycznymi osobami i odkryli w sobie coś. Odkryli w sobie prawdziwego, zmartwychwstałego człowieka. To jest wielka radość móc komuś pomóc. To jest wielka radość móc pomóc sobie, ludziom, zwierzętom. Postaraj się znaleźć do tego możliwość. Jeżeli tylko zaczniesz, zobaczysz, że to poniesie cię dalej, tak jak każda czynność, którą zrobisz bezinteresownie dla innych, przyniesie wiele kolejnych możliwości, tak też każde przemyślenie, każde wejście w swoje wnętrze i zrozumienie własnej istoty przyniesie ci kolejne myśli, kolejne możliwości zmiany siebie, zmiany świata. Oby ten czas był dla ciebie czasem dobrym, właściwym. Oby pozwolił ci zmartwychwstać. Zmartwychwstać do życia w zdrowiu, szczęściu i prawdziwej radości.
prawdziwej, pełnej, niezachwianej radości. Dziękuję Ci za Twój czas. Zapraszam do subskrypcji kanału, gdzie znajdziesz wiele metod również na powrót do zdrowia, na chronienie się przed chorobami. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.